czasie wojny pan profesor Komisiński, który pracował w Poznaniu, w Akademii Medycznej, a tam zaczęła się wywózka naukowców z Poznania do obozów koncentracyjnych, po prostu wyjechał w Polskę, uciekł przed taką sytuacją i jechał w kierunku Krakowa. Pociąg się zatrzymał w Miechowie i profesor poszedł ze stacji na piechotę, bo to 2 kilometry, do miasta. Nikogo nie znając, zobaczył tablicę z nazwiskiem lekarza weterynarii, no i wstąpił, zapukał i powiedział, jaka sytuacja. Oczywiście spotkał moich rodziców, oni go jakoś tam zagospodarowali. Mnie jeszcze nie było na świecie, bo to był rok 39 grudzień. I tak się złożyło, że tam były miejsca do pracy dla lekarzy i pan profesor pracował w szpitalu i w zakładzie, gdzie wykonywał sekcję zwłok. Pobyt pana profesora w Miechowie trwał do końca wojny. Zaprzyjaźnił się tam z wieloma ludźmi. Ojciec to był jego kolega na co dzień. I potem, po zakończeniu wojny, dalej była utrzymywana ta łączność. No, telefoniczna, rzadka, ale jednak były te takie spotkania przez telefon. Profesor tutaj przyszedł z Poznania. Został oddelegowany przez pana ministra, żeby zorganizować anatomię patologiczną w uczelni, która dopiero powstała. Także praktycznie od zera musiał zorganizować pracownię, musiał stworzyć laboratorium, musiał nauczyć technik laboratoryjnych, musiał zorganizować to, co wtedy było bardzo eksponowane i ważne w anatomii patologicznej, cały dział autopsji zwłok. Tutaj się robiło 1200, 1500, czasami więcej autopsji rocznie. Profesor musiał również zorganizować techników, którzy pomagali przy sekcji zwłok. Nie mając nic, od zera musiał zorganizować. Moje pierwsze wspomnienie związane z profesorem Komczyńskim datuje się na rok 1963, mógł być, czyli początek moich studiów. Gościłem tutaj swojego młodszego brata i przyjechał wraz z kolegami. To było pewnie 5-6 osób i chciałem im pokazać pałac. Żeśmy tak bardzo młodzieżowo biegli na górę po schodach w pałacu do auli i po drodze żeśmy potrącili jakiegoś pana starszego, łysawego, który takim tubalnym głosem, bo okazało się, że to był profesor Komczyński i ówczesny rektor uczelni, nas zatrzymał. To co, nie poznajecie tutaj swojego rektora? Więc my od razu na baczność, żeśmy się ukłonili panu rektorowi. Pan rektor się uśmiechnął dobrotliwie, przepuścił nas, żeśmy polecieli dalej. Okazało się później, że moje losy były ściśle związane z zakładem patomorfologii, którego twórcą był pan profesor Komczyński. Ciągle byłem przerażony spotkaniem z panem profesorem, ponieważ miał takie marsowe spojrzenie, które przenikało przeze mnie całego. Ja cały czas na baczność stałem i po prostu z przerażeniem słuchałem, o co mnie będzie pytał. Po chwili on się zaczął uśmiechać, no i wszystko odchodziło. Pan rektor osobiście, chociaż miał w zakładzie dobrą kadrę dydaktyczną, ale osobiście wykłady prowadził. Muszę powiedzieć, że te wykłady były takim wzorcem dla mnie i pozostały wzorcem dla mnie, jak powinno się prowadzić wykłady. Ta wiedza z anatomii patologicznej była bardzo dobrze ułożona, uszeregowana, bardzo jasno to było podane. Nie było wtedy slajdów, nie było multimedialnych urządzeń, w związku z tym były plansze. Plansze, które wieszane były na wieszaku, były wykonane przez żonę pana profesora i na tych planszach były różne zmiany patomorfologiczne przedstawione. Pan profesor przynosił pod pachą
te plansze. Miał długi kij taki, który dwa razy był wyższy od niego, drewniany kij. To były jedyne wykłady na studiach, gdzie ja notowałem i które wystarczyły mi do tego, żeby zdać egzamin, ponieważ ta wiedza była niezwykle klarownie podana. Przypomina mi się jeszcze jedno wydarzenie z wykładów profesora. Profesor Komczyński był takim krewkim człowiekiem i potrafił się szybko zdenerwować, ale i również to zdenerwowanie jeszcze szybciej opadało z niego. I pamiętam, na jednym z wykładów profesor spokojnie robi ten wywód patomorfologiczny. Nagle zostały włączone wentylatory w zakładzie chemii, który był piętro niżej. Te wentylatory zaczęły szumieć i profesor spokojnie wykłada, ale zaczyna się robić coraz bardziej czerwony, coraz bardziej spięty. I w pewnym momencie, trzymając ten kij wskazówkę, rzucił nagle o katedrę. Ten kij się połamał w drobiazgi, więc musiał być rzeczywiście to uderzenie atomowe musiało być. Nie powiedział ani słowa, tylko zbiegł na dół. Nas zamurowało, a to było 250 osób, studentów, wszyscy chodzili, bo to były ciekawe wykłady. Profesor wrócił, tak jak przerwał w połowie zdania, to dokończył to zdanie i spokojnie dalej dokończył ten wykład. No taki był profesor Komczyński. Opowiem tylko, jak mój egzamin wyglądał z anatomii patologicznej u pana profesora. Było zapisanych 8 studentów. I między innymi była córka docenta wtedy Krawczuka, ginekologa, i ja, i jeszcze 6 osób. Profesor tam mieszkał po sąsiedzku, wyszedł, przywitał się z nami wszystkimi i mówi: koledzy, wiecie, tylko ta dwójka dzisiaj będzie zdawała. Pozostali proszę jutro. I mój egzamin z tą koleżanką moją, bo to też znajoma profesora, który tu był wykładowcą, trwał od godziny 8 do godziny 1. Cała anatomia patologiczna po kolei była przewertowana, wszystkie wykłady kolejno. To jeszcze tylko początek, a potem jeszcze preparaty. Trzeba było oglądać. Profesor poszedł na obiad, a myśmy mieli po 6 preparatów. Mogłem się z koleżanką konsultować. No jakoś wybrnęliśmy, przebrnęliśmy przez to. Ale ja 2 dni nie mogłem dojść do siebie potem, po tym egzaminie. To była niesamowita sprawa. Profesor przyszedł uśmiechnięty. Po tym wszystkim mówił: no, zaliczyliście, możecie iść do domu. Tą historią opowiadają nam przez studentów. Było jego akwarium, rybki, które uwielbiał. To akwarium stało w gabinecie profesora za biurkiem. Profesor z rana przychodził, najpierw wypijał wodę z miodem, a potem karmił rybki. Chodziła taka wieść, że jak któraś z rybek brzuchem się odwróci, to egzaminy będą, to będzie horror na egzaminie, będą egzaminy oblane. Ten gmach zresztą, w którym tutaj jesteśmy, to jest gmach, który wywalczył profesor Komczyński. To nie było łatwo w latach 60., żeby otrzymać pozwolenie na budowę. Jeszcze gorzej, zakład, który był w zasadzie przez wszystkich uważany za prosektorium, za zakład, gdzie się sekcje zwłok robi. I ten zakład nagle został umiejscowiony tuż przy szpitalu. Ta wizja profesora Komczyńskiego dała takie rezultaty, że Zakład Patomorfologii jako pierwszy w tej uczelni zajął się biologią molekularną i zorganizował Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej na bazie tego zakładu. To ja mogę się pochwalić, bo to moje dzieło było i jestem dumny z tego, że mogłem coś dodać, jakąś cegiełkę do tego, dlatego że patomorfologia wchodzi coraz bardziej w głąb, posługując się nowymi narzędziami, aż żeśmy dotarli do genomu i te badania
One są w tej chwili niezwykle ważne, niezwykle cenne, ale łącznie z histopatologicznymi badaniami klasycznymi połączone, niezwykle cenne w nowoczesnej diagnostyce nowotworów. Te stare zdjęcia, które pokazują skromne laboratorium, jakieś urządzenia podstawowe, naprawdę skromne. W 70 roku zaczynałem pracę jeszcze w Collegium Primum, ponieważ tam profesor Komczyński organizował zakład anatomii patologicznej, to my naprawdę działaliśmy w skromnych warunkach. Nie było wywiewów, nie było wentylacji, okno się otwierało przy minus 20. Musieliśmy naprawdę wiele pokonać, żeby dojść do tego, do czego żeśmy w tej chwili doszli. To był dla mnie naprawdę piękny zakład. Jak się wchodziło, tutaj taki ogromny, długi korytarz był. Były szafy pełne różnych elementów części człowieka, prawda? To były takie preparaty. Do końca życia się będzie pamiętało, jak się to pooglądało. Profesor był uwielbiany przez pracowników, ale jednocześnie bano się go. Ale bano się go w tym bardzo pozytywnym sensie i znaczeniu, dlatego że uważano, że profesor jest tak oddany zakładowi w zasadzie w 100%, że wszystkie jego polecenia są poleceniami, które mają doprowadzić do tego, żeby zakład jak najlepiej działał. Czasami bolesne, czasami uciążliwe dla pracownika, ale potrafił tak dobrać ludzi i tak scementować, że ludzie po prostu respektowali te wszystkie groźne albo rzekomo groźne miny pana profesora Komczyńskiego. Pan profesor Komczyński z samego rana przychodził do zakładu, stał przed drzwiami wejściowymi i patrzył, kto wchodzi. To podpisuje listę, bo lista była na stoliku przed wejściem do zakładu. Nie daj Boże, żeby ktoś się spóźnił. Profesor również dbał o to, żeby ten zakład był traktowany przez pracowników jak drugi rodzinny dom. Dlatego organizował towarzyskie spotkania. Sukces każdego pracownika w zakładzie był świętowany. Profesor bardzo lubił przyrodę. Miał domek pod Augustowem nad jeziorem i na imieniny zapraszał cały zakład. Do tej pory wspominają starsi pracownicy tego zakładu, jak to się odbywało. Profesor lubił sport i również był działaczem, także każda impreza sportowa bardzo popierał AZS, zresztą był również prezesem Akademickiego Związku Sportowego. Nie było imprezy sportowej, na której by nie był. Miał żonę, która była utalentowaną malarką, plastyczką. To jest portret profesora wykonany przez jego żonę. Powiem, że niezwykle dobrze zrobiony, niezwykle dobrze ujęty i te żywe oczy z błyskiem takim tutaj bardzo dobrze oddają osobowość profesora. No i proszę spojrzeć na usta, które mówią o dobrotliwości. Naprawdę to była gołębia dusza. No, później te kontakty moje z panem profesorem, z rodziną pana profesora troszkę jak gdyby osłabły, ponieważ ja zacząłem pracować w położnictwie tu w Białymstoku. No i potem jak się stało, że przeraziła mnie ta śmierć nagła i chodzę tylko na grób teraz. Jeśli chodzi o moje zetknięcie się z zakładem i z profesorem Komczyńskim, już ze mną jako pracownikiem. Był to krótki, bym powiedział, epizod, ponieważ ja przyszedłem do zakładu 1 kwietnia 1970 roku. Troszkę przez przypadek, ponieważ nudziłem się na stażu. Te staże były bardzo
nieatrakcyjne, bo polegały na tym, że się w historiach choroby tam jakieś przepisywało te rozpoznania laboratoryjne. I pan doktor Sulik, który pracował w zakładzie, mówi: słuchaj, tam jest etat wolny w zakładzie anatomii patologicznej, ja pracuję tam, to będziesz mógł, bo dostaniesz pozwolenie, będziesz mógł i pracować, i staż kończyć, i pracować w zakładzie. No więc ja skorzystałem z tego. Przyjmował mnie już profesor Nowak, ponieważ profesor Komczyński jeszcze urzędował jako rektor, ale do zakładu już nie przychodził, ponieważ był schorowany i to wejście na te schody do zakładu, czy krążenie z rektoratu do zakładu i wchodzenie po tych schodach już było za bardzo uciążliwe dla niego. Dlatego ja poszedłem do rektoratu, zameldowałem się u pana rektora i kierownika zakładu, pana profesora Komczyńskiego, że jestem nowym pracownikiem. Podziękowałem za przyjęcie i zadeklarowałem, że będę dobrym pracownikiem, że będę starał się, jak tylko będę mógł. A profesor, to już przed drzwiami, tak z takim politowaniem popatrzył na mnie, no i mówi tak: no zobaczymy, to się okaże. Pół roku jeszcze pan profesor był rektorem. Niestety to był październik 1970 roku. Pan profesor zmarł w szpitalu. Pogrzeb był bardzo uroczysty. Pamiętam, że myśmy z auli znosili, sami pracownicy znosili trumnę. Ja również w parze z doktorem Zimnochem żeśmy tą trumnę transportowali do samochodu, który stał na dziedzińcu paradnym pałacu. Jeśli miałbym wymieniać pionierów, twórców tej uczelni, to wśród tych kilku, którzy najbardziej byli zasłużeni, to bym pana rektora, profesora Komczyńskiego, postawił w pierwszym rzędzie.